Za siedmioma górami, za siedmioma rzekami żył sobie doktor profesor, co bardzo dużo miał w bani. Mądry był przeokrutnie, postępował rezolutnie. Przy nim najtęższe głowy to byli po prostu durnie. I rozkminiał wszechświaty i cały czas palił baty, lecz zapomniał zupełnie o roli męża i taty. O tym, by przytulić żonę, syna odwieźć do szkoły. Wobec potęgi świata to były zwykłe pierdoły. I tak stał, sam myślał, że już wszystko poukładał. Nie widział, że tak blisko siebie miał bałagan. Żona odeszła i nie gada już z synami. Został sam, bo nie umiał czytać między wierszami. Życie pisze różne scenariusze. Historia zupełnie inny ma przebieg. Ziomek po podstawówce do pracy poszedł za chlebem. Szybko poznał Mariolę, której strzelił 3 gole. Jedyny żywiciel rodziny, taką musiał przyjąć rolę. Kolejne narodziny, kolejne nadgodziny. Tylko alkohol dostarczał adrenaliny. Nie wiedział, co powiedzieć, gdy go syn o coś pytał. Nic nie wiedział o świecie, bo nigdy nic nie czytał. Prosty był, a jego syn nie chciał być taki. W swoich rodzicach widział tylko ludzkie wraki. Nie chciał tak żyć, chciał egzystować prawdziwie. A nie z żoną przy piwi lub z kumplami na piwie. Cały czas palił baty i rozkminiał wszechświaty. Dumnie przygotowany do roli męża i taty. Pytasz, jak sobie poradził w tej życiu życiowej zamotce, dowiesz się, odpowiedź jest w pierwszej zwrotce. Życie pisze różne scenariusze. Życie pisze różne scenariusze. Scenariusze. Nawet nie wiesz, kiedy minie ci twój czas. Twój czas.